Zostaliśmy zapytani, które z poniższych zadań możemy rozwiązać za pomocą dzielenia 42 przez 7? I opisane są trzy różne sytuacje, i jedną z nich mamy wybrać jako prawidłową odpowiedź. Zatrzymajcie teraz film i zanim zrobimy to razem, spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie sami. Po kolei. Stefan zapakował do plecaka 42 batoniki. Siedem z nich oddał kolegom. Ile Stefanowi zostało batoników? I wygląda na to, że w tej sytuacji nie można zastosować dzielenia, że jeżeli zaczynamy od 42 i zabieramy z tego albo oddajemy komuś 7, to raczej jest to odejmowanie. Czyli tę sytuację opisalibyśmy językiem matematyki jako 42 minus 7, a nie 42 podzielone przez 7. Wykreślamy odpowiedź a. Julia ma 7 paczek żelków, w jednej paczce znajdują się 42 żelki. Ile żelków ma Julia? W każdej z 7 paczek znajdują się 42 żelki. 7 paczek po 42 w każdej to mnożenie: 7 razy 42, można też w odwrotnej kolejności: 42 razy 7. Mnożenie 42 razy 7, a nie dzielenie 42 przez 7. B też wykreślamy. Pewnego tygodnia Leszek biegał łącznie przez 42 minuty. Przez ile minut biegał jednego dnia, jeżeli każdego dnia biegał przez tyle samo minut czyli biegał łącznie przez 42 minuty, łącznie, czyli w ciągu całego tygodnia przez wszystkie dni. I jeżeli biegał każdego dnia tak samo długo przez tyle samo minut, a tydzień ma 7 dni, to żeby się dowiedzieć, ile biegał dziennie, jak długo biegał dziennie, musimy łączną liczbę minut w całym tygodniu podzielić przez liczbę dni w tygodniu czyli przez 7. I otrzymamy w ten sposób liczbę minut, które przebiegł jednego dnia każdego dnia. I w takim razie to jest zadanie, które rozwiązalibyśmy za pomocą dzielenia 42 przez 7. Inny przykład. Kajetan ma 21 figurek. Do każdego pudełka włożył 3 figurki, co opisuje wyrażenie 21 podzielone przez 3. Znowu zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy potraficie na to pytanie odpowiedzieć sami. Przeanalizujmy sytuację. Zaczynamy od 21 i dzielimy na grupy po 3. I takie podzielenie po tyle, ile w każdym pudełku po 3 powie nam, ile będzie pudełek, ile będzie grup po trzy figurki. Dzielimy 21 na grupy po trzy. Wynikiem takiego dzielenia będzie pewna liczba. Niektórzy z Was pewnie wiedzą już jaka. I ta liczba to będzie liczba takich grup. W tym zadaniu grupę reprezentuje pudełko. Jedno pudełko to jedna grupa. Tyle, ile jest pudełek, tyle jest grup. I w takim razie prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A. Liczba pudełek. Liczba figurek w każdym pudełku w treści zadania jest wyraźnie powiedziane, że w każdym pudełku są trzy figurki, czyli liczbę figurek w każdym pudełku opisuje liczba 3, a nie wyrażenie 21 przez 3. Łączna liczba wszystkich figurek. Łącznie figurek kajetan ma 21, a nie 21 przez 3. Pozostajemy przy odpowiedzi a. Liczba pudełek to liczba wszystkich figurek 21, podzielona przez liczbę figurek włożonych do pojedynczego pudełka przez 3. I ostatni przykład: Ala, Bartek i Marta rozdzielili między siebie, porówno, 12 ciastek. Które wyrażenie pomoże nam obliczyć, ile ciastek otrzymał każdy z przyjaciół? I ostatni raz: zatrzymajcie film i najpierw spróbujcie sami. Dzielimy 12 ciastek, zaczynamy od 12 i musimy jakoś je rozdzielić pomiędzy chętnych. Chętnych jest więcej niż jeden. Ilu jest chętnych? Jest troje chętnych: Ala pierwsza, Bartek drugi i Marta trzecia. Są trzy osoby, więc musimy porówno podzielić na trzy grupy. Dzielimy na trzy równe grupy. Pewnie wiecie, ile to jest, ale nie musimy podawać wyniku tego dzielenia. Musimy powiedzieć, jakie działanie albo które wyrażenie pomoże nam obliczyć, ile ciastek otrzymał każdy z przyjaciół. I będzie to właśnie 12 ciastek podzielone na 3 osoby, porówno, czyli podzielone na 3 równe grupy. I taka jest odpowiedź: A: 12 podzielone na 3. 3 podzielone na 12 nie ma w tym przypadku żadnego sensu. Nie mamy trzech ciastek i nie rozdzielamy ich porówno pomiędzy 12 osób. C też nie ma większego sensu, bo mamy 12 ciastek, ale nie rozdzielamy ich pomiędzy dwie osoby, tylko pomiędzy 3 osoby.